Hej dziewczyny! Dzisiaj opowiem Wam o kosmetykach z witaminą C, czyli o takim jednym z najbardziej ważnych, skutecznych, najlepiej sprawdzonych elementów pielęgnacji przeciwstarzeniowej, bo witamina C jest bardzo silnym antyoksydantem i też takiej rozjaśniającej, ponieważ te kosmetyki są bardzo często stosowane właśnie w tym celu i też tutaj są bardzo skuteczne. Na YouTubie macie mnóstwo świetnych filmów innych dziewczyn, w których tłumaczą o tym, czym różnią się różne formy witaminy C, natomiast ja chciałam tutaj ukryć to tak bardziej od strony praktycznej i opowiedzieć Wam troszeczkę o rzeczach, które ja uważam za ważne, jeśli chodzi o stosowanie, podejście i wybieranie tego typu kosmetyków. Tutaj przykładem będą świecić kosmetyki z Basic Lab, ponieważ to jest też taka polska marka, która ma chyba największy wybór kosmetyków z różnymi formami witaminy C właśnie. I to też takich kosmetyków, które mają bardzo fajne dodatki i bardzo fajne składniki towarzyszące. Co też jest ważne, o tym też jeszcze Wam opowiem, ale tutaj dla Was mam też jedno serum. Jeśli chcecie je przetestować, piszcie w komentarzach chcę i opiszcie mi swoje doświadczenia z witaminą C. Jeśli takie macie, jeśli nie macie, no to też myślę, że będziecie miały okazję tutaj taki kosmetyk sobie przetestować. I ja doświadczenie z kosmetykami z witaminą C mam dość spore, bo już właściwie tyle, ile siedzę w pielęgnacji, tak długo to u mnie trwa. Pamiętam momenty, kiedy tego typu sera, tego typu kosmetyki nie były generalnie jakoś super dostępne i słuchajcie dziewczyny, używało się kiedyś kropelek z witaminą C dla dzieci, więc tak to było, natomiast teraz te rzeczy mają świetne formulacje i są naprawdę niezawodne i z tego względu też ja jestem wielką fanką udanych kosmetyków z witaminą C, głównie ze względu na te przejścia z kropelkami dla dzieci i naprawdę potrafię docenić fajną formułę i też mam jakiś takich swoich ulubieńców. Podzielę sobie ten filmik na trzy typy cery, trzy tak jakby może bardziej potrzeby. Na początku chciałabym powiedzieć troszkę o skórze trądzikowej i witaminie C, potem o skórze wrażliwej, naczyniowej, ewentualnie też takiej z skłonnościami do trądziku różowatego i opowiedzieć o tym, który kosmetyk w tym wypadku będzie najlepszy. A potem skupimy się na skórze dojrzałej, czy też takich celach przeciwstarzeniowych głównie i na co tam mniej więcej patrzeć i generalnie jak te kosmetyki stosować. I zaczniemy od skóry trądzikowej. I w jej wypadku wprowadzenie takiego kosmetyku z witaminą C do pielęgnacji jest jak najbardziej dobrym pomysłem, głównie ze względu na to, że taki produkt będzie pomagał nam zmniejszyć przebarwienia potrądzikowe, które już powstały i będzie też zapobiegał powstawaniu nowych. Nawet jeśli mamy do czynienia z taką skórą z mocniejszymi stanami zapalnymi, to jest dobra opcja, ponieważ witamina C nakładana na przykład rano jest też w stanie chronić naszą skórę w ciągu dnia przed tym stresem oksydacyjnym, a jeśli mamy do czynienia z takimi mocniejszymi stanami zapalnymi, to tutaj też ta skóra w tym momencie, w tych miejscach jest bardziej podatna po prostu na działanie promieni słonecznych, jest słabsza. Dlatego też jakby dodatkowy element chroniący ją będzie tutaj jak najbardziej korzystny. Natomiast jeśli, tak jak mówiłam, mamy doświadczenia ze skórą, która jest trochę zaogniona, to forma witaminy C, jaką wybieramy, jest bardzo ważna, ponieważ witamina C posiada też potencjał drażniący. Nie wszystkie formy będą tak działać i oczywiście są tutaj takie te podstawowe, najbardziej drażniące, jak zwykły ascorbic acid. I to właśnie kosmetyków z taką formą witaminy C radziłabym w wypadku takiej zaoglanej skóry unikać i generalnie podchodzić do nich bardzo, bardzo ostrożnie. Natomiast forma etylowa to jest taka, która w wypadku skóry trądzikowej moim zdaniem sprawdzi się najlepiej. Tutaj widzicie to zielone serum z Basic Lab i ja generalnie poleciłabym właśnie ten produkt do skóry trądzikowej, również ze względu na konsystencję, bo oprócz tego, że sama forma witaminy C jest w tym wypadku ważna, to jeśli chodzi o takie praktyczne strony użytkowania, sama konsystencja też wydaje mi się bardzo ważna. Szczególnie jeśli Wasza skóra bardziej się przetłuszcza, to tak naprawdę dziewczyny najprawdopodobniej nie polubicie w praktyce stosowania serum, które będzie miało właśnie taką bardziej ciężką, lepką konsystencję. Zwykle, jeśli nie lubimy stosować danego kosmetyku, to się najczęściej kończy tym, że nie stosujemy go sumiennie albo w ogóle może czasem go porzucamy. Więc tutaj moim zdaniem ta konsystencja jest ważna i ja mam
mam suchą skórę, więc ja na przykład lubię, całkiem lubię takie olejowe formy witaminy C i takie formulacje, one mi odpowiadają. Natomiast nawet przy mojej suchej skórze nigdy nie lubiłam tych serum, które były bardzo lepkie. I to jest jedna z tych rzeczy, które mnie osobiście właśnie tak jakby odciągają od stosowania kosmetyku z witaminą C. Natomiast to są tego rodzaju rzeczy, na których efekty musimy troszeczkę poczekać i to jest tak samo jak z retinoidami, o których Wam opowiadałam. Moim zdaniem kosmetyki z witaminą C to nie jest romans, ale bardziej małżeństwo, więc taki związek długoletni, najlepiej na całe życie, bo to jest też taki składnik, który dopiero stosowany w dłuższym okresie czasu jest w stanie pokazać nam jakby pełną gamę swoich możliwości. Dlatego dobrze jest wybrać taką bardzo, bardzo rzadką formułę. To zielone serum Basic Lab akurat jest z tego znane i ono faktycznie jest bardzo, bardzo lekkie. Nie zostawia w ogóle takiej grubszej, lepiącej się warstwy. Jest naprawdę świetne. Poza tym ze względu na obecność witamin z grupy B, ekstraktu z wierzbownicy, będzie też wykazywało takie działanie regulujące na skórę trądzikową i skórę przetłuszczającą się. Probiotyk będzie wspomagał odzyskiwanie równowagi, a ten filtrat z wody ryżowej, który tutaj w składzie znajduje się dość wysoko, bo zaraz po witaminie C na początku, będzie też wpływał tak bardzo odżywczo i również w jakimś stopniu regulująco. Więc jeśli chodzi o te dodatkowe składniki, o te składniki towarzyszące, o których Wam mówiłam na początku, to serum faktycznie moim zdaniem jest najlepszą opcją do skóry trądzikowej. Natomiast jeśli macie skórę trądzikową ze skłonnością do rumienia i zależy Wam może bardziej na takim pozytywnym wpływie na naczynka niż stricte takim działaniu regulującym, to polecałabym Wam też to różowe serum, ale o tym jeszcze za chwilę. Moim zdaniem to zielone serum jest też takie najbardziej uniwersalne i może najfajniejsze na początek, ponieważ ta forma witaminy C jest też taka najbardziej łagodna przy całej tej swojej skuteczności, więc będzie fajnym rozwiązaniem dla osób zupełnie początkujących, które jakoś super obawiają się, no nie wiem, podrażnienia, czegokolwiek takiego. Ta formuła jest też taka najbardziej przystępna, chociaż ja jestem osobiście chyba większą fanką jeszcze tego serum emulsyjnego, które pokażę Wam później. I jest też taka najbardziej stabilna, więc nad tym serum nie musimy się generalnie jakoś bardzo modlić. Bardzo często zdarza się tak, że różne kosmetyki z witaminą C zaczynają nam się utleniać. Więc generalnie dobrze jest trzymać je w lodówce, natomiast tutaj nie musimy tego robić, choć ja i tak zawsze kosmetyki z witaminą C trzymam w chłodnym miejscu i bardzo często jest to lodówka. Jeśli może miałeś wrażenie, że na początku stosowania jakiegoś kosmetyku z witaminą C widziałeś taki efekt wow, który później zupełnie zniknął lub mocno się osłabił, to istnieje prawdopodobieństwo, że witamina C w tym kosmetyku po prostu się utleniła i wtedy tak to się kończy, więc generalnie lepiej na tego rodzaju kosmetyki troszeczkę uważać i jakoś tak troszeczkę bardziej o nie dbać. Natomiast teoretycznie w wypadku tego zielonego tutaj nie jest to konieczne. To serum jest też bardzo fajną opcją, jeśli macie w swojej pielęgnacji już wiele kroków i używacie już wielu kosmetyków i nie chcecie po prostu dokładać kolejnego, który będzie ciężki, a zależy Wam na tej obecności witaminy C, jakimś takim dodatkowym pielęgnacyjnym potencjale, to ten będzie super. Dalej przechodzimy do cery naczynkowej, cery z rumieniem, cery ze skłonnością może do trądziku różowatego, albo z cerą wrażliwą, która jakby żywo reaguje na różnego rodzaju rzeczy i dodatki pielęgnacyjne. I tutaj tak samo jak w wypadku tej zaoglanej skóry trądzikowej, bardzo ważna jest odpowiednia forma, więc myślę, że naprawdę tutaj trzeba celować w tego typu kosmetyki, które nie będą nam tej skóry podrażniać, bo mimo tego, że witamina C będzie w dłuższej perspektywie wzmacniać Wasze naczynia krwionośne, może zmniejszyć rumień i będzie zmniejszać na przykład widoczność pajączków w różnych miejscach na twarzy, to przez to podrażnienie, które się utrzymuje,
równocześnie te efekty mogą być niwelowane na bieżąco. To się po prostu jakby generalnie nie kalkuluje w dłuższej perspektywie, moim zdaniem. Nie każda cera jest w stanie przyzwyczaić się do tych mocniejszych form witaminy C, które uważa się tak jakby za te działające najszybciej i najskuteczniej, tak jak ten ascorbic acid po prostu, który jest obecny w tym turkusowym serum i to jest takie serum, który powiedziałabym jest najmocniej i najszybciej działającym serum, które polecałabym dziewczynom o mniej podatnej na wszelkiego rodzaju podrażnienia i takim dziewczynom, którym zależy na przykład bardzo szybkim rozjaśnieniu jakichś przebarwień. Natomiast jeśli mamy do czynienia ze skórą naczynkową, wrażliwą, to tutaj oczywiście troszeczkę obchodzimy się z nią jak z jajkiem i to zielone serum, ze względu na to, że ta forma etylowa jest też bardzo, bardzo łagodna, będzie naprawdę super. Natomiast glukozy do skorbylu, który jest tutaj obecny w tym różowym serum, jest też taką delikatną formą, która nie będzie sprawiać problemów przy bardziej wrażliwej naczynkowej cerze. Oprócz tego w składzie mam jeszcze kwas ferulowy i taki bardzo fajny element, jakim jest ekstrakt miłorzębu, który będzie wzmacniał naczynka i w dłuższej perspektywie czasowej będzie sprawiał, że właśnie te mniejsze pojączki będą mniej widoczne, te naczynka, takie, które wybijają się w różnych miejscach cery, mogą się troszeczkę zwężać i z tego względu, jeśli zależy Wam właśnie na tym i chcecie koniecznie skorzystać z działania witaminy C, bo na przykład macie jakieś przebarwienia po trądziku, albo w ogóle zależy Wam głównie na tym przeciwstarzeniowym wspaniałym działaniu wymienionego składnika, to przy skórze naczynkowej polecałabym właśnie ze względu na ten dodatek, chociażby też pantenolu na przykład, może bardziej właśnie to różowe serum niż to zielone. Chociaż tak naprawdę oba będą całkiem fajne i jeśli macie skórę wrażliwą, może taką z lekką skłonnością do rumienia, ale to nie jest taki element, na którego leczeniu jakby tam najbardziej Wam zależy, natomiast wolicie formułę, która będzie trochę bardziej nawilżająca, troszkę bardziej bogata, ale też nie taka lepka, to nowe serum emulsyjne będzie moim zdaniem troszeczkę lepsze. Ono też jest bardzo jakby łagodne i też będzie takie bardzo uniwersalne, natomiast jeśli, tak jak mówiłam, Wasza skóra jest bardziej wrażliwa i sucha, to takie emulsyjne serum, jeśli chodzi o samą konsystencję, może po prostu bardziej przypaść Wam do gustu. Jeśli Wasza skóra należy do bardziej wrażliwych i dopiero zaczynacie swoją przygodę z witaminą C, ale również zależy Wam bardzo na tym efekcie takiego rozświetlenia i może zależy Wam bardziej na tym mocniejszym wpływie na przebarwienia, chcecie wykorzystać powiedzmy takie turkusowe serum z trochę mocniejszą formą witaminy C, polecam Wam, tak jak w przypadku tych kosmetyków z retinoidami, po prostu powolne, stopniowe wprowadzanie danego produktu do pielęgnacji. To może być nawet raz w tygodniu na początek. Po prostu obserwujcie swoją skórę i nie rzucajcie się tak jakby na głęboką wodę, stosując takie serum z witaminą C codziennie, ponieważ to może zakończyć się jakimś potencjalnym podrażnieniem. I tutaj po prostu i tak pomyślcie sobie, że tak naprawdę nigdzie się nie śpieszycie i to może być kosmetyk, który zostanie z Wami na lata. Dlatego fajnie jest rozłożyć sobie takie wprowadzenie witaminy C powolutku w czasie. Natomiast tym, co dla mnie osobiście zawsze było najważniejsze, jeśli chodzi o kosmetyki z witaminą C, było nie tyle tak jakby to rozświetlenie, czy rozjaśnianie przebarwień, tylko te takie odmładzające właściwości. To jest jedna z fajniejszych rzeczy, które możemy zaobserwować po stosowaniu kosmetyku z witaminą C. I właśnie to, jak nasza skóra robi się troszkę taka bardziej młodzieńcza, robi się w ten taki przyjemny, fajny sposób rozświetlona, te zmarszczki troszeczkę się zmniejszają i u mnie zawsze bardzo fajnie sprawdzał się tetraizopalmitynian ascorbylu, to jest trudna nazwa, jednak to jest obecnie chyba jedna z droższych form witaminy C, taka najbardziej stabilna, charakteryzująca się bardzo, bardzo dobrym wchłanianiem i też to jest akurat moja ulubiona forma, jeśli miałabym wybierać. Ona jest obecna w tym złotym serum, tutaj jest 6%, oprócz tego koenzym Q10 i ekstrakt z ugrycznika. Natomiast ja od tego złotego serum o wiele, wiele bardziej lubię to nowe serum emulsyjne. Ono występuje też w dwóch wersjach, natomiast moim ulubieńcem jest ta wersja 10%. Tutaj również mamy koenzym Q10, mamy witaminę E, floretynę i CPD, więc ta wersja 10% jest moją ulubioną,
ale jest też wersja 6%. I ja jako posiadaczka suchej skóry tak naprawdę o wiele bardziej wolę tą wersję emulsyjną niż, taką, niż takie klasyczne sera. Nawet tą ultra leciutką zieloną. Głównie ze względu na tego, że ja w pielęgnacji staram się nie mnożyć kosmetyków. Ja nie lubię takich pielęgnacji wieloetapowych, składających się z wielu różnych elementów. Nie lubię mnożyć kosmetyków w pielęgnacji, chociaż tak naprawdę używam stosunkowo wielu rzeczy, to jakoś staram się je w ciągu tygodnia, czy też w ciągu miesiąca tak rotować, żeby w ciągu dnia nie było tego zbyt dużo, bo po prostu nie lubię takiego nasycenia i zawsze bardziej służył mi taki pielęgnacyjny minimalizm, nawet bardzo, bardzo skrajny i jakby no, zwrócenie większej uwagi na to, jak żyję, jak się odżywiam i tak dalej. Dlatego jeśli w danym momencie pielęgnacyjnie trochę bardziej stawiam na witaminę C i mój kosmetyk z witaminą C jest w stanie zapewnić mi jakby dodatkowo taką odpowiednią ilość nawilżenia, której nie będę musiała jeszcze tam gdzieś zdobywać przy pomocy innych produktów, to jak najbardziej jestem zainteresowana. I to serum emulsyjne jest właśnie takie. To jest naprawdę bardzo fajna, lekka, ale dość skutecznie nawilżająca. Przyjemna emulsja, jeśli chodzi o formulację z tych wszystkich. Mój największy ulubieniec, po którym zaraz później idzie, to zielone serum. I zielone serum stosuję, jeśli na przykład w danym momencie mój krem na dzień jest bardziej bogaty i po prostu tutaj znowu nie chcę uzyskać jakiegoś takiego efektu przesycenia, wtedy takie leciutkie serum z witaminą C jest dla mnie jak najbardziej ok. Natomiast ta wersja emulsyjna niesamowicie mi się podoba. I oczywiście, jeśli chodzi o takie przeciwstarzeniowe właściwości, to ten koenzym Q10 tutaj jest bardzo fajnym dodatkiem. Natomiast w innych kosmetykach z witaminą C, tutaj też w wypadku tej marki Basic Lab, przewija się resveratrol i glutation. Również dwa bardzo fajne, mocno działające przeciwstarzeniowo elementy składów, które też działają fenomenalnie, jeśli chodzi o suplementy, więc tutaj jakby tej skuteczności nie trzeba udowadniać. I akurat taki dodatek mi bardzo pasuje i bardzo mi się podoba. Uważam, że to jest fajne, że marka zwraca uwagę na takie rzeczy. A nie wypuszczają może tylko kosmetyków, które są po prostu takim bardzo basicowym, po prostu nie są takim basicowym, zwykłym serum z witaminą C w odpowiedniej formie, ale te dodatki mają znaczenie i są tak fajnie dobrane. Ja też jestem niesamowicie ciekawa Waszych efektów stosowania witaminy C, więc piszcie, jakie rezultaty widzieliście na swojej skórze. To są tego rodzaju kosmetyki, przy których używaniu już stosunkowo szybko jesteśmy w stanie zobaczyć bardzo, bardzo dużą różnicę. Nawet po 2 tygodniach, czasem mniej, ta skóra naprawdę potrafi się mocno zmienić, dlatego czytanie też takich historii jest naprawdę ekstra. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście też piszcie, będzie mi bardzo miło na nie odpowiedzieć. Wszystkie linki znajdziecie w opisie i ode mnie to już tyle na dzisiaj. Buziaczki i do zobaczenia.